Witam wszystkich na moim kanale, kto ogólnie lubi coś oglądać. Pamiętajcie, nie zapomnijcie kliknąć subskrypcji, jak możecie. Będziecie coś wiedzieli bieżącego, co tam u mnie. No i oczywiście, jak filmik się komuś przydaje i podoba, to łapeczka w górę. Pamiętajcie o tych dwóch rzeczach, żeby nie zapomnieć. A dzisiaj poruszymy temat jaki? Myślę, że nie jeden z kierowców, posiadaczy pojazdu ruszył temat, że może jest woda w paliwie. No i teraz pytanie, czy takie coś się faktycznie zdarzy? Więc ja Wam pokażę na podstawie, o może tego malutkiego wtryskiwacza. Czy faktycznie można spotkać wodę, ewentualnie co ta woda może zrobić. Więc musimy rozkręcić. Tu mamy nasz wtryskiwacz, żeby wszyscy go zobaczyli. To jest wtryskiwacz, słuchajcie, Delfiego. EJBR to jest początek, który mówi, no ale to mniejsza z tym. Jaki by nie był, słuchajcie, skupiamy się na kwestii wody w paliwie. Czy jest ewentualnie, jak się tej wody można by było pozbyć, jeśli ona faktycznie by była. No i tak, mamy nasz układ wtryskowy. No. Jeszcze cholerka nie wymieniony przez nikogo. No i tak. Czy coś tu znajdziemy niepokojącego? Jeśli znajdziemy, to ja Wam zaraz to pokażę na filmiku. Doświetlę, żeby widać było. No tutaj, słuchajcie, jakieś tam mikro. Są mikroślady malutkie, tutaj widać coś brązowego. Ale dobra, przechodzimy dalej. Mamy, słuchajcie, sprężynkę, na której są wyraźne, no co prawda, słuchajcie, nie widać tego na nagraniu, ale są wyraźne ślady rdzy. Nie wiem, postaram się to może, żeby to widać było. Myślę, że to widać chyba. No, możliwości technicznych nie mam, żeby bardziej to było widać, ale w każdym bądź razie widać, że są ślady rdzy. No i dobra, przelatujemy dalej. Szukamy czegoś, co woda by mogła nam uszkodzić. Tu mamy końcóweczkę, nasz zaworek. No i szukamy, czy w naszym zaworku, czy coś mamy. No, nasz zaworek, słuchajcie, wygląda nawet ładnie. No tutaj już zaczyna się coś widać, ale rzecz jest jaka. Jeżeli ktoś Wam powie, że na przykład wasz ten element został uszkodzony przez wodę, bo posiada tutaj ślady, to ja wiem od razu, słuchajcie, Wam powiem, że jest to bzdura. Dlatego, że pokażę Wam zaraz miejsce. To miejsce tutaj, to jest miejsce, które jest uszczelnione i odbite tu. Jak widzicie ten ślad odbity, to jest miejsce, które dla wtrysku jest rzeczą świętą. I to jest rzecz, która po prostu uszczelnia nasz cały wtrysk. Więc jeżeli mamy ślady gdzieś tutaj po bokach, no to nie dajmy się też nabić w butelkę. Dlaczego? Dlatego, że wtryskiwacz, który siedzi na silniku, nie jest zatopiony w oleju, tak jak gdzieś chyba tu jest w rejestrowni, on siedzi na zewnątrz. My podczas mycia, najnormalniej w życiu, ta woda gdzieś tam tym gwintem może sobie spłynąć, może sobie stać. I wtedy może być taki efekt, że na wtrysku gdzieś tam mamy
zewnętrznie jakieś tam ślady, ale woda nie mogła się dostać do środka tu. Natomiast to już jest inna kwestia, bo mówię, woda, jeżeli dostanie się do układu, to dostanie się do układu wtryskowego zasilania przez bak, sobie wpłynie do środka i ona nam nie uszkadza wtrysku na zewnątrz, więc jeżeli końcówka, nie końcówka, tylko tutaj ta przekładka jest na zewnątrz skorodowana, to nie znaczy o tym, że ta woda w tym układzie wtryskowym była. Tylko po prostu ta woda ogólnie się dostała do wtryskiwacza poprzez gwint, uszczelnienie, ale nie spowodowała jakichś tam większych uszkodzeń. Także tak samo i sprężynka, która jest skorodowana akurat od wody, nie ma zupełnie wpływu na to, co się dzieje nam tutaj po zewnętrznej stronie. Bo jeżeli byśmy tak dobrze, nie wiem, czy mi się uda. No, nie uda się, mniejsza z tym. No, ale udało się odbić. Po części udało się tutaj odbić ślad, którym wtryskiwacz uszczelnia i tylko ta rzecz jest szczelna. No ale dobra, słuchajcie, to nas nie interesuje, szkoda zagadywać. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Tu mamy nasz zaworek, który w środku, słuchajcie, wygląda ładnie. Nie możemy powiedzieć, że woda była. No i lecimy sobie dalej. Powierzchnia tutaj uszczelniająca jest cała ładna. To, że gdzieś tutaj na obudowie jest ślad, to nie znaczy, że była woda. No i co? Lecimy sobie dalej. I co mamy? No, słuchajcie. Woda była jak szlak. Ja wam teraz pokażę. Staram się to przybliżyć. Patrzcie, to jest końcówka iglicy, znaczy iglica, która na samej końcówce ma potężne, słuchajcie, ślady wody. Najnormalniej w życiu wody. To jest jedna wielka rdza, która została zgromadzona. Bądź ktoś użył środka do jakiegoś czyszczenia układu paliwowego i to coś zebrało się tu w końcówce. Jest to na jakimś tam moim filmiku poruszone, czyli dodawanie tych środków do układu wtryskowego, czy to jest warte, jakie skutki dodatnie i ujemne. Natomiast słuchajcie, naprawdę to spustoszenie jest wielkie, czyli już wiemy, że ktoś mógł użyć na przykład albo środka do udrożnienia układu paliwowego, bądź na przykład ktoś użył jakiejś tam, nie wiem czego, no w każdym razie woda była w układzie paliwowym. O, trzeba tak to ogólnie powiedzieć. No i teraz słuchajcie co? Dylemat. Jak mamy wodę w paliwie, no to słuchajcie, chyba jedyny środek, najbardziej sprawdzony, to jest taki. Tylko co? Nie przesadzajmy, słuchajcie, z tym piciem. Nie chodzi o picie, nie? A jak ktoś potrzebuje, już tak bardzo będziecie musieli, no to śmiało, nie tylko weźcie sobie chleb chociaż, nie? Ale słuchajcie, o co się rozchodzi. Środek, który znacie bardzo dobrze po kolorystyce, nie będę pokazywał celowo etykietki, żeby tutaj, słuchajcie, wiadomo, o co chodzi, nie robić reklamy producentowi. Natomiast te środki są w różnych butelkach. W różnych butelkach. Są fioletowe, tak jak tutaj. Są białe, natomiast bardzo ważna rzecz jest jaka. Jeśli chcemy dolać taki środek do paliwa, bo co? Te środki, to akurat sprawdza się dobrze, dlatego że to się łączy razem z wodą, aczkolwiek, no też nie przesadzajmy, nie? W każdym bądź razie woda może się pojawić zawsze w układzie paliwowym, bo na przykład w zimie ktoś jeździ, ma mało paliwa w baku, więc zbiera się mu w baku, skrapla się najnormalniej w życiu wilgoć do zimnego baku, zasysa sobie gdzieś tam z zewnątrz, czy odpowietrznikiem. No i później ta woda właśnie gdzieś tam do tego układu wtryskowego trafia. Więc stosowanie środka przymusu takiego sprawdza się, tylko warunek jest jaki. Weźcie sobie ten środek najpierw, wylejcie na miejsce niepalne, tylko od razu mówię. Dużo ludzi robi co? Wlewa taki środek na łyżeczkę i podpala. Więc od razu mówię, odradzam, łyżeczkę nie. No i uważajcie, to jest środek
substancja palna, więc uwaga tutaj, bezpieczeństwo, żeby się nie podpalić. Nieopalone kury w tym. Natomiast łyżeczka się nie sprawdza. Dlaczego? Dlatego, że my chcemy sprawdzić, czy w tym środku, który kupiliśmy w sklepie, faktycznie wody nie ma. Bo woda może być tutaj, uwaga. Bo czasem producenci mogą szukać i jest gdzieś tam woda dodana. I łyżeczka się zrobi gorąca i ta woda najnormalniej w życiu odparuje. Dlatego co robimy? Wylewamy na przykład na jakiś granit, na jakąś płytkę ceramiczną. Troszeczkę, dosłownie troszeczkę wylewamy troszeczkę tego pieroństwa i podpalamy. I wtedy jest sytuacja tego typu, że jeśli cały się środek spali w 100%, a wiadomo, że granit czy jakaś płytka nie odbierze nam temperatury na tyle z ognia, żeby się podgrzała, i wtedy nie odparuje nam woda, która by pozostała. Więc jeżeli się okaże, że ta woda została w tym miejscu, gdzie się ten nasz środek miał spalić, to co? Do tego środka nie lejemy. No bo sobie nim zaszkodzimy tylko. Natomiast jeżeli wypali się w całości, zostanie tylko ślad, że tu coś było, no to spokojnie ten środek możemy podlać. Tak, jeszcze raz wam pokażę. Co teoretycznie wygląda ładnie, a jednak zostało naruszone. Szklące, szklące, czarne, czarne. No i tutaj muszę pogratulować naprawdę, jeżeli jakiś mechanik ten wtrysk kiedyś miał w rękach i jeszcze nie wymienił przekładki oryginalnej i zaworka i to wszystko żyło do końca, no to mistrzostwo. Pamiętajcie o kliknięciu łapeczki w górę, jak filmik się komuś ogólnie przydał, czy mógł wyciągnąć jakieś z tego recenzje dla siebie. I pamiętajcie, subskrypcja kanału, to będziecie coś wiedzieli, co ja tam dodam. Staram się coś wymyślać, tylko kurczę, mam dysk padnięty i nie wszystkie filmiki udaje mi się odzyskać, które mam ponagrywane. Dlatego coś tam czasem będę musiał kombinować. Także jeszcze raz, słuchajcie, jak filmik się przydał i chcieliście zobaczyć, czy woda w paliwie coś może zrobić, no to macie odpowiedź, że zrobić może. I to naprawdę bardzo dużo. Także dziękuję jeszcze raz. Łapeczka, subskrypcja i do zobaczenia w następnym filmiku. Dzięki.